Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Metro 2033 Redux. Dobra, lecimy przywitać Huntera. Przyjaciela naszego, znaczy mojego ojczyma. Także. Да что еще мы можем сделать? Атакую створы целый час. Ну, есть тут горстка людей, как видать. Zobaczymy, co powie Hunter. Jestem ciekaw. Ciekaw właśnie też. Bardzo co się wydarzy, jak się do niego udamy. Siema. No, kolejny patrol. Kurczę. Niedobrze. O, tutaj patrzcie. Fajnie jest to moim zdaniem zrobione. Szczegóły różne, zobaczcie. Tam sobie niesie pudło jakieś czy coś. Tu się przytula dziecko z mamusią. Moim zdaniem spoko wszystko jest tu zrobione. Takie szczegóły, wiecie. Można sobie pochodzić, pooglądać nawet. Fajnie, dobra, lecimy. Idź Artem. Siema, mordo. Patrzę, bo też tu papiery się podnosi. Różne wpisy do dziennika. Ale nic nie ma. Dziś rano dwóch umarło, o kurczę. Aha. Będę ci później prowadzić to do śmierci. Czyli tutaj jest szpital. Bardziej taka umieralnia chyba. Już. O Boże, co to? Fuuu. No powiem wam, że fajnie. O, tutaj jeszcze chyba dla tych, co próbują uratować. Fajnie, fajnie. Sorry, że tak patrzę, no ale chcę. Jestem ciekaw różnych właśnie tutaj obiektów, przedmiotów. O, mogę to zgasić sobie? Nie mogę. Dobra, lecimy. O. Drzwi się zamknęły. Co tam? Ktoś wali? Это Хантер. А, to Хантер. Давай, открывай чертовы ворота. No, jestem ciekaw, co się wydarzy, bo zamknięte drzwi to dobrze nie wróży, tak? O, jest Хантер. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Witam na Wogna. Спасибо. Дякую за закрытие ворот. Co on tam ma? Давно не виделись, Хантер. Kopę lat. Kopę. Rad widzieć cię, Serge. Witaj, Artem. No, Hunter, jakie wieści z polei? Co w świecie творится? Tam z podróży wraca jakieś. Wszyscy mówią tylko o waszej stacji. I o tych waszych mutantach. Posłucham, co ma do powiedzenia. Artem, ja tu przykupił drewniane odkrytki z widami New Yorka. Dzierżę. Aha, moje ścianie, czyli. To nie proste mutanty, powierz mi. Wszystkie pocztówki, kto mi daje, to ja na ścianie przyczepiałem. Czarny, da? A to wygląda. Czarto detali. U nas w ordynie zawiedzono tak. Wrogów trzeba istrzeblać. Trzeba ubiwać. Kto pronikł w główną wentylacyjną szachtę. Oni idą. Przechodzimy ten. O kurczę. Czyli zacznie się zaraz. Dajcie mi broń. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Здесь. Артем, бери бронь шибко. Ту мам? О, сам я кома. А мне дал пистолетик. Где же они вылезут? Добра. Они придут сюда. Тише на разе. О, зараз все зачнет. Запах крови. А там-то ёмки, а, там помочь. Dobra, nie wiem gdzie stać. Na razie został go. Pięknie, dałeś sobie radę, Hunter. Dobra, leży. Kolejny. Beznadziejny.
осторожно! Нам их не остановить! Twardy ten jakiś. Dobra, leży. Kolejny. Nie! Dwa! Dwie sztuki. Leżą, dobra. Dobra, pięknie, leżą wszystkie jeszcze. Aby miał amunicję? Nie, amunicję na pewno starczy. Co to? Ładuję! No nie! Dobra. Artem, wszystko w porządku? Z tobą wszystko normalnie. Konieczno, jak najbardziej. No, już mi się podoba, już mi się podoba. Co tam tobie masz? Daj mi to. Dobra, mamy zapis. O, biorę pocztówkę, widzicie? No nie wziął jej. Когда ты не видишь чёрных вокруг, они всё равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих Homo novusов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы подошли. Внешний блокпост уничтожен! О, курчи, снова сидя. Ну так. Трzeba walczyć до конца, а не się poddawać. Dobrze tutaj mówi. Hunter. O kurczę, patrzcie co. Znowu się zacznie. To też martwe już. Martwe. Znaczy ciała leżą. No bo też rzeź była, ale fajnie tunel, mega kozacko to wygląda, powiem wam. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Czyli Hunter, jak nie wróci, mamy udać się do polis i znaleźć człowieka o ksywce Młynarz, tak? Hunter nie вернулся. Hunter nie wrócił. O kurczę, nie wrócił. Mnie było nieproste. No ja wiedziałem, że opuścić stację, ruszyć do polis. Na следующий день Кришской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Czyli widzicie, dobra, zanim się udamy do polis. Dobra. Czyli zanim pójdziemy do tego gostka w polis, to mamy. Jesteśmy ochotnikiem, znaczy zgłosiliśmy się na ochotnika, aby karawanę odprowadzić. Przecież dobra, bierz sprzęt, spotkajmy się na peronie. No dobra. Także lecimy. Mamy jakiś dziennik. Amunicji chyba trochę. Czy ja w tym dzienniku będę miał jakie mam misje, czy... No dobra. Czy ja coś tu jeszcze znajdę? Jest ta pocztówka? Czy to była ta? Chyba ta. Statua wolności. Dobra. Co światło? Nic chyba nie będzie. Dobra, lecimy. Aha, czyli... Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прекрасно. Nie możemy przepuścić. Dobra. I w tamtą stronę nie możemy. Idziemy tutaj. Mamy tu strzałki, także... Ну, например... Давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. Co, zegarek? Chyba tam. Dobra, mamy zapalniczkę, no ale... A когда вернется мама?
Niby tu jest jakiś kompas, ale nic mi on... A, jest, dobra, udaj się do polis odszukać stalkera zwanego Młynarza. Młynarzem. Aha, no dobra, to jest ta misja. Opisz co na ogonie i po prostu pomóc. Na Wognie, dobra. Karawana, weź sprzęt ze zbrojowni na stacji, dołącz do karawany. Dobra, wpierw bierzemy tą karawanę. Będziemy asekurować ją. Z tego co mi wiadomo. A potem polecimy z tym listem, bo to pewnie będzie grubsza robota. Powiecie co? Bym sobie to, bo nie wiem czy nie za ciemno jest. Gdzie to ja będę miał to przyciemnianie? Opcje grynania? To nie wiem. Stopień tonności normalne. Nie wiem, nie widzę tu przy... Dobra, zobaczymy jak to na nagraniu, ale tak, no tu jest takie... Ciemnica panuje. Dobra, lecimy. Czekajcie. Lecimy po strzałkach. Co tam się dzieje? Jakie takie odgłosy? Smacznego. Przepraszam, że ślady robię. Przepraszam panią. Mega, fajnie, tutaj takie szczegóły są. O, jakieś zebranie. Ale nie rozumiem po prostu. Mamy jakiegoś więźnia. Ciekawe, czy coś będzie z nim związane później. Dobra, lecimy dalej. Tu jakiś targ? O, patrzcie, ile broni. Jakaś rozwalona. O, coś mogę. To mam 33. To pewnie waluta. Po prostu to będzie się płaciło. Celownik. Aha, tu możemy sobie modyfikować broń. Czyli za 25 tych naboi. Czy co to jest? Tam boja, sztabka, nie wiem. Możemy sobie dodać celownik. Albo coś jeszcze? Tłumnik, patrzcie. F! Trzeba patrzeć, bo to może... Czy ja to będę z misji dostawał, czy będę to zbierał? Dobra. Tu co jest? Stop. Dobra, tu pewnie będziemy się mogli... Amunicję. Dobra, amunicję, ale to na razie... Na razie sobie to zostawię, bo nie wiem... Ale myślę, ważniejsza będzie amunicja na chwilę obecną, bo... Nie wiem, będę miał ograniczoną na pewno. A ten sprzęt... A, do zbrojowni mam mieć, dobra. Także coś dostaniemy. Zbrojownia, dobra. No wiadomo, że potrzebuję. Takie pytanie, po kilku mam amunicji. No i to mi na ścianie. No jakie maleństwo. Dobra, weźmiemy. No. Co daje, bierzemy. Dobra. O, amunicję dostaliśmy. Może nie będzie trzeba kupować. 30+. A nie wiem, czy przypadkiem nie kupiłem. Co to jest? Aha, maska. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. И мамы лечонка, файне. Добра. Так, теперь все, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Ну, споко, бронь, але целовники будут потребны. Pa, headshota, pa. Ledły. Spoko, dobra, nie będę... A nie, może nie tracę amunicji z tym. Nie, celność jest spoko, spoko powiem, że... Fajnie się celuje, dobra. Czy ja mam... A, dobra, na razie nie mogę nic innego użyć. Dobra, lecimy dalej. Także... ile ja mam tej amunicji? У меня выбор, как в Пентагоне. Шут
A, teraz mamy dwie do wyboru. Czyli 10 kosztuje. A nie rozumiem tego. 6 kosztuje. Ile amunicji? Za ile sztuk? To może kupmy jedno. Aha. Czyli dyszka, dobra. Spoko. No zobaczymy. Na razie nie będę nic tam modyfikował, bo chcę zobaczyć, jak to będzie z tym zbieraniem, jak to amunicją będzie. O, już mogę tu wejść. No, Hunter nie wrócił. Ciekawe, czy żyje. No, jestem ciekaw. O, patrzcie, tutaj coś będzie. O, jestem. Zajdź, synu. Gotowy do drogi? Świetnie. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Ришкой заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые, жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Fajnie, że się martwi. No dobra, czyli tak jak wspominałem, to będzie o tej karawanie, mam ją strzec. Lecimy do Ryski. No i co? Pomóc trzeba, tak? Innym też. Dobra. Czyli co, gdzie mam teraz się udać? Tam coś jest. Dobrze, mordo, trzymaj go, żeby nie spadł. Dobra. O, czyli tu chyba będzie. Artem, proszę, dobra. Także na ten moment kończymy sobie tu odcineczek. Z tą karawaną zaczniemy sobie w kolejnym odcinku. Też nie chcę, żeby wiecie, żeby długo odcinek trwał, bo lepiej się ogląda, jak on jest krótszy niż ma być nie wiadomo jak długi. Także dobra, na chwilę obecną wiemy, że Hunter nie wrócił. Mamy zanieść list do polis. Znaleźć tego Starkera o ksywce Młynarz. Ale to na razie nie będziemy tym się zajmować, zajmiemy się karawaną. Lecimy do Ryski z pomocą humanitarną, bronią i różnym innym sprzętem. Także mamy strzec. No, może być ciekawie, bo już jestem w sumie bardzo ciekaw, jak to będzie. No, na pewno wydarzy się dużo. No i jak znając takie gierki, pewnie nie wszyscy wrócą. Także myślę, że to będzie na obecną tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę i subika i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!